Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj 24 dzień zimy drugiego roku. No i ten, otóż to dzień, rozpoczynamy sobie tym, czym rozpoczynamy. Jutro dodatkowo też festiwal, może nie nazwałbym tego festiwalem, po prostu jutro są święta w Stardew, więc tutaj sprawdziłem poprzednie filmy i okazało się faktycznie, że mamy Emily, więc myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś takiego, wiecie, większego hiperturbo problemu z tym, żeby dać jej prezent. Natomiast, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj zrobimy sobie dwa dni. W związku z tym dzisiaj dużo zbytnio na farmie nie zrobimy. Dodatkowo też jutrzejszy dzień też będzie trochę kicha, no ale cóż, nic na to nie poradzimy, tak. A, zresztą zobaczcie, on nawet nam przypomina, że Secret of Realm jest Emily. Szczerze powiedzieć, nawet nie pamiętałem, że jest jakaś przypominajka na ten temat, że właśnie ten nasz friend jest właśnie tym, którym jest. Także całkiem spoko. No i dobra, słuchajcie, dzisiaj jest taki dzionek, że tak, na pewno nam winiacze się ogarnęły. Chociaż nie, jeszcze nie, więc zbierzemy je sobie trochę po tym, jak już ogarniemy zwierzęta. Natomiast zbierzmy ewentualnie te rzeczy, które nam się tutaj... Albo nawet nie, nie będę tego w sumie zbierać, bo to i tak już nam nie wyrośnie więcej, więc zbierzemy to w ostatni dzień, o. Tak, katar. Uwielbiam po prostu. Słuchajcie, wiecie, co jest najśmieszniejsze? I to jest ta rzecz, która... jakby to powiedzieć, za każdym razem daję sobie bardzo znać, to są to jest właśnie katar. I powiem wam szczerze, że katar i chrypa to są rzeczy, które dla nas, nawet nie tylko dla mnie, ale dla właściwie większości youtuberów jest to tragedia z tym, że zawsze jak zaczynamy nagrywać, a przynajmniej ja tak mam i inni też, że jak tylko zaczynamy nagrywać, słuchajcie, albo jakaś chrypa, albo jakiś właśnie katar, kaszel, cokolwiek, whatever, potrafimy siedzieć naprawdę... trochę czasu i nic, nie? Więc to jest, słuchajcie, po prostu katastrofa. Dobra, słuchajcie, także tak. Dzisiaj, jak już wspominałem, dzień będzie taki średni. Więc, czekajcie. Czy ostatni dzień zimy kończy się niedzielą? Bo nawet nie wiem. Teraz sobie zobaczymy w kalendarzu. Tak, będzie jeszcze piątek i niedziela, dobrze, to bardzo mnie to cieszy, bo będziemy musieli zobaczyć, bo może uda nam się ogarnąć cygankę, kurczę, byłoby strasznie fajnie, gdyby ona jednak okazała troszeczkę więcej, jakby to powiedzieć, miłości do mnie i dała mi to, co chce, ale wiecie, to ryzyk fizyk, raz się uda, raz się nie uda, nie? Chodź tu. Jezus, no i widzicie, i nie wydaje tej krowy, nie? No to jest po prostu jakiś bubel kleju. Halo! No przecież stoję pod tobą i cię doję, no! Ja nie wierzę w tą grę czasami. Naprawdę nie wierzę. Dobra, zostawmy to, co tutaj mamy. Wszystko oczywiście zabieramy do sprzedaży. Ze zwierzaków, kurczaków, ptaków i tak dalej. W ogóle ile my mamy łącznie zarobione? Słuchajcie, mamy zarobione łącznie 4 miliony. Całkiem okej. Okay. Całkiem okej. Okay. Dobra, cyk, myk, 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 myk. Dzień dobry. To sobie zostawiamy. Na razie może nie będziemy brać tych wszystkich rzeczorów. Wiecie co, to może sobie zostawimy na, w sumie na ostatni dzień. Jak już wiecie, wszystko będę chciał sprzedać właśnie na wiosnę, żeby już było ogarnięte, to wtedy ewentualnie sobie to może zrobimy. Tak może będzie w sumie chyba lepiej nawet. Dobra, więc moi drodzy, dzisiaj za bardzo nie mamy już nic do roboty na farmie, dlatego też teraz pójdziemy, oddamy zadanie dla Luisa, bo musimy mu to oddać. Ja oczywiście wszystkie rzeczory sprzedaję, bo już nic więcej i tak się nam tutaj nie uda zrobić i lecimy oddać zadanko, po czym będziemy sobie kończyć odcinek. Znaczy nie! Następny dzień zrobimy! O, mamy zadanie. No to chyba nie skończymy tak prędko. Diamond dla Jody, to... No właśnie, czy zrobić to dzisiaj, czy zrobić to jutro? No to nie, zrobimy to jeszcze dzisiaj, bo teraz tak, tu z Luisem pogadamy. Dzień dobry, proszę bardzo. Tak, zadanko mamy dla ciebie zaliczone. Tak, on cały czas znowu o tych spodniach swoich mówi. Okej, okay, dobra, nie mam pytań. Więc słuchajcie, zrobimy jeszcze diamenta dla Jody,
I myślę, że będzie wszystko całkiem spoko i okej. Także to sobie na pewno dziabniemy oczywiście. Także shine bright like a diamond. Diamond. Here is a diamond. Dzień dobry. Za daleko poszedłem. Dobra, a teraz gdzie jest Jody? Aha, czyli Jody jest tutaj. No dobrze, to już mniej więcej wiemy, gdzie mamy lecieć. Ale wydaje mi się, że ona chyba idzie, słuchajcie, gdzieś. Jest Jody. Na pewno chciałaś diament? Tak, bring Jody a diamond. W sumie wiecie, takie trochę... Potrzebuję diamenta. Potrzebuję diamenta, przywieź mi diament. To jest takie dziwne. No dobra, ale dzień, słuchajcie, uważam w chwili obecnej za zakończony, więc idziemy spać. W następnym dniu zrobimy sobie oczywiście festiwal świąteczny, a potem, no to już wiecie, już tak jak mówiłem, to już naprawdę mamy tak bliziutko do celu, że... Dobra, idziemy spać i dzisiaj zarobimy 19 tysięcy i to jest właśnie, słuchajcie, ciekawa rzecz, że zawsze jak kończy nam się 24 dzień, to tu się pojawia Mikołaj. W związku z tym wiemy o tym doskonale, że właśnie następnym dniem jest oczywiście dzień festiwalu. I słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, którą teoretycznie mógłbym zrobić, tylko nie pamiętam do której skrzynki... A nie, czekajcie, tu jest katalog. Ale to nie jest ten katalog, tu są dekory. Gdzie my to mamy? Mam nadzieję, że to tu jest, ale powinno być, bo tu są przecież wszystkie elementy dekora. O, jest. Także słuchajcie, choinka. Ja myślę, że choinkę możemy sobie bez problemu tu postawić. Także powiedzmy, że dzisiaj jest świątecznie. I teraz pytanie jest takie, co Emily lubi? Bo to jest dobre pytanie. Emerald. Aha, czyli ona lubi mniej więcej wszystkie te... W ogóle, słuchajcie, to... Szkoda, że to nie działa w ten sposób, że daje nam ten konkretny prezent, ale to niestety działa tylko wtedy, kiedy mamy oczywiście jakieś urodziny czy coś w tym stylu. Także jeszcze raz sprawdzę Emil i się upewnię, ale tak, lubi Emeralda, dlatego Emeralda od nas dzisiaj dostanie. No widzisz, Lia, widzisz? Jednak umiem dekorować. Dobra, słuchajcie, czekamy, aż dostaniemy powiadomienie o tym, że rozpocznie się festiwal, więc ja myślę, że możemy się tutaj oczywiście standardowo przejść po wszystkim. Zobaczymy co i jak. Zapomniałem też winiacze wynieść w poprzednim odcinku, no ale to zrobimy dzisiaj, bo one i tak nam się w sumie chyba już nie zrobią. Znaczy jakieś tam się na pewno zrobią, ale to wiecie. Dobra, tak, te się na pewno zrobiły, także apple wine, pomegranate, orange wine, ancient fruit wine i tu się już nam nie wytwarza nic, bo nie mamy miejsca, to wiecie co, wezmę trochę tych ancient fruitów i włóżmy tutaj. Czy tutaj nam się coś zrobiło z grape'ów? 70 godzin, 33 godziny dla ancient tych. Tu nam się zrobiło piwo, ale piwo to się robi tylko 2 dni, no i peach wine. Także słuchajcie, całkiem spoko nam się tutaj to ładnie wszystko ogarnia powolutku. I teraz tak, tu, o ile dobrze pamiętam, gdzieś będziemy mieli jeszcze rzeczory, które nam urosły. Także to zaraz sobie zrobimy i powiedz, no i oczywiście zwierzęta jak zwykle są w jednym wielkim skupisku. Nie wierzę. Wow, udało mi się, słuchajcie, za pierwszym razem obciąć owce. Hit po prostu. Hit. No a te już nie ogarnę, nie? Chociaż... Dobra. Aha, no i oczywiście teraz zaskoczyła mi owca. Nie wiem dlaczego to tak jest, no cóż. Dzień dobry. Dzień dobry, dobra, mamy, słuchajcie, wszystko ogarnięte. Chyba wszystkie nawet polajkowałem, o dziwo. A, dobra, to sobie zostawmy. No jest 8:30. Nie pamiętam tak na dobrą sprawę, od której zaczyna się festiwal, więc będziemy musieli poczekać.
Co nie zmienia faktu, że idzie nam całkiem dobrze, całkiem sprawnie, wszystko szybko. O, Rabbit's Food mamy, pięknie. Wiecie co, ja też bardzo się zastanawiałem nad tym, czy w następnym ewentualnie sezonie nie skupić się nieco bardziej na produktach właśnie o, zaczął się właśnie festiwal. Czy w następnym sezonie nie skupić się bardziej na wytwórstwie właśnie rzeczy ze zwierząt, czy win i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo jak wiecie, my używając bodajże, czekajcie, tu mamy Tillera, tu mamy Artisana, czyli tutaj właśnie ja mam w sumie to, że 40% więcej kosztują wszystkie wina, sery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo mamy wybór chyba albo wybrać właśnie, że rośliny są droższe, albo właśnie te wszystkie rzeczy, które my wytworzymy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, z jednej strony to jest okej, bo wiecie, 40% drożej, no to faktycznie opłaca się część rzeczy po prostu przerobić. Natomiast, w sumie nie wiem. No dobra, to jest nieważne right now. I teraz tak, sprzedajemy oczywiście standardowo wszystko, oprócz oczywiście Emeralda, bo to jest na event świąteczny. I wiecie co, w sumie jak tu jestem, to pozbierajmy te rzeczy, bo mam dziwne wrażenie, że one mi znikną, a zobaczcie, na tym zarobimy 300, na tym zarobimy 260. Także może być. Dobra, teraz tak, Emerald. No i mamy świnta. Świnta, świnta i po świntach. Teraz tak, gdzie jest Emily? Emily jest tutaj, jak widzicie, ona już czeka. Tak, dajmy jej secret gifta, Emerald, so it's you. Oh, Emerald, thanks! No i to właśnie, dając prezent, tak na dobrą sprawę, odpalamy event. O, któż to jest moim dzisiaj prezentowcem? Pierre. Co dostanę? Bagietkę? T-Seed! T-Seed, set właściwie, nie seed. Okej, czyli dostaliśmy od niego mebelek do domu, ale to taki mebelek to my już mamy, więc tam wiecie, jeden pies. No i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten event świąteczny. Oczywiście uczestnictwo w tym evencie daje nam to, że wszystkim wieśniakom jakby wzrasta nam z nimi relacja. I wiecie co, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tego konkretnego moda, ja chyba go będę używać w następnym sezonie, ale zobaczę, czy można zmienić w konfigu parę rzeczy. Ponieważ jest on przydatny i nie ukrywam, że moim zdaniem uczestnictwo we wszystkich festiwalach powinno nam dać jednak to, że wiecie, jest jakby lepiej, jakby wieśniacy na nas lepiej patrzą, tak? W ten sposób, no bo kurczę, ciężko jest strasznie zdobyć... Chociaż może niekoniecznie. Szczerze powiedziawszy, wiecie co, jakbym tak dawał wszystkim te prezenty tak, jak miałbym dawać, to myślę, że spokojnie do tego drugiego roku byśmy ogarnęli ze wszystkimi max serduszek. Ale z drugiej strony, no jednak słuchajcie, umówmy się, no uczestnictwo w festiwalach to jest jednak taka dosyć tajna, społeczna rola, więc to mnie zawsze zastanawia, dlaczego wiecie, chociażby ciutkę na tego normalnie gra nie daje. No moim zdaniem powinna. Wiecie, ja niestety jestem taką osobą, która sporo by w Stardew zmieniła. No ale cóż, tutaj pewnie nawet jakbym napisał do twórcy, to pewnie i tak by średnio wziął moje, wiecie, uwagi do ogarnięcia, bo to niestety tak jest, że wiecie, twórca ma założenie i się go trzyma i czasami jest tak, że w ogóle ma w dupie to, co jakby społeczność mówi, tak, więc tutaj jestem, no wiecie o co chodzi. Natomiast w sumie nie wiem, może napiszę, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, ja sobie tutaj szybciutko przelecę, zobaczę, czy ewentualnie jakichś rzeczorów nie ma. W następnym odcinku będzie, słuchajcie, piątek. Więc będzie plusik taki, że będziemy mieli możliwość ogarnięcia cyganki i aby się udało, że będzie miała akurat Morel. Nie ukrywam, że byłoby super, bo wtedy byśmy już nie musieli robić pierwszego dnia jesieni, bo znaczy wiosny, bo niestety w tym wypadku będziemy musieli to zrobić, jeżeli chcemy zrobić wszystkie rzeczy i będziemy musieli jeszcze pójść do zakazanego lasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to myślę, że raczej się na tym skończy ten dzień. Ewentualnie jeszcze może zbierzemy wszystkie tam, wiecie, te podstawowe rzeczory. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać. I mamy 25 dzionek zaliczony. Zarobiliśmy dzisiaj 43 tysiące, całkiem spoko. Do 2 milionów na pewno nie dobijemy, ja już to wiem. Bo tutaj chyba nawet nie damy tak na dobrą sprawę rady. Dzisiaj widzę, że Clint ma urodziny, zaraz nam się pewnie pojawi prezent dla niego. Zobaczymy zresztą, co on... O, Emerald, no tak myślałem.
Ale my zrobimy sobie to w następnym odcinku, także słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Linki macie standardowo w opisie do filmu. No i co? My słyszymy się w następnym odcinku już jutro. Znaczy, wróć, w poniedziałek. Także dzięki wam za uwagę, jeszcze raz trzymajcie się, cześć, pa, pa.